Marszałek Jakub Chełstowski oraz radni sejmiku Maria Materla, Alina Nowak oraz Rafał Kandziora rok temu przeszli z Prawa i Sprawiedliwości do ruchu samorządowego Tak dla Polski. Jak tłumaczono, powodem takiej decyzji były m.in. problemy wynikające ze sporu z Unią Europejską czy konflikt z mieszkańcami różnych miejscowości w sprawie kolei do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dzisiaj, 25 września 2023 roku, zostały podjęte przez nich kolejne ważne dla polityki w naszym regionie decyzje. Politycy ogłosili, że wstępują do klubu Koalicji Obywatelskiej w sejmiku województwa śląskiego. Tym samym klub Tak dla Polski w sejmiku przestaje istnieć. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. Nasza czwórka radnych wzmocniła klub Koalicji Obywatelskiej, wzmocniła ich działania. I tak jak powiedziałam, myślenie globalne gwarantuje nam sukces lokalny. Działamy razem w obliczu tego, co dzieje się w kraju i regionie. To nasze połączenie nie jest obliczone tylko na najbliższe wybory parlamentarne, ale to także krok milowy w kierunku zbliżających się wyborów samorządowych, skomentował poseł Wojciech Saługa. Bezpośrednio po 15 października, niezależnie od tego, jaki będzie wynik, wierzymy oczywiście, że wygramy, ale politycy przystąpią do przygotowania wyborów samorządowych, które będą w ostatnim tygodniu kwietnia, i to, że my dzisiaj już przed wyborami się jednoczymy, łączymy, tworzymy nową jakość, nowy potencjał polityczny, jest na pewno dla ugrupowania, jakim jest Koalicja Obywatelska, bardzo dobre. My dzisiaj musimy zadbać o to, jaka będzie koalicja po wyborach. Nie chcemy powtórzyć błędu, że wisiało to na jednym głosie. Zdrada Kałuży spowodowała wywrotkę układu władzy w województwie śląskim. Jesteśmy mądrzejsi, konsultujemy się przed wyborami, układamy pewne rzeczy przed wyborami i na pewno idąc do wyborów będziemy silniejsi na tyle, że już nie będzie koalicja wisiała na jednym głosie jakiegoś sprzedawczyka czy kogoś, kto chce skorzystać i zarobić najnormalniej w świecie na nowym układzie sił. Cieszę się, że wstępujemy do klubu Koalicji Obywatelskiej. Województwo śląskie jest w ostatnim czasie najbardziej aktywne politycznie, ale zachęcam do tego także inne samorządy regionalne, aby poszły tą drogą, powiedział marszałek Jakub Chełstowski. Parę ostatnich miesięcy to ten okres dotarcia, współpracy, dobrej współpracy na różnych wymiarach tych zawodowych i tych politycznych. I też osobiście cały klub Ruchu Tak dla Polski uważa, że wejście w struktury klubu Koalicji Obywatelskiej jest właściwie najlepszym rozwiązaniem dla przyszłości Śląska, do tego, żebyśmy stanowili jedną siłę dla rozwoju i do tego, żeby pilnować Śląsk, no przed, mówiąc wprost, rękami Prawa i Sprawiedliwości, bo za chwilę są kolejne wybory samorządowe i musimy mieć silną drużynę i myślę, że te ostatnie praktycznie 9 miesięcy udało się zbudować tą silną drużynę, zaufanie, a to jest najważniejsze. Nasza polityka dzisiaj to jest polityka prounijna. Wiadomo, że rząd w Warszawie ma potężny problem z Brukselą, ale to nie są nasze problemy. My potrzebujemy środków unijnych. Ja dam tylko jeden przykład. Ostatnio zakończyliśmy nabór na poddziałanie, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii z programu województwa śląskiego, Funduszu Obywatelskiego Śląskiego, i tam jest kwota naszej alokacji 170 milionów, a zapotrzebowanie samorządów jest 1 700 000. Tych środków można by uzupełnić z puli KPO, a to się nie dzieje i my mamy takie dzisiejsze problemy, a to, co Warszawa prezentuje, jeżeli chodzi o swoją linię, no do dnia nas kompletnie nie dotyczy, a z drugiej strony nasi mieszkańcy zgłaszają szereg innych postulatów. Taka zmiana sprawiła, że tak zwana opozycja przejęła władzę w samorządzie.